Siemaneczko, godzina 9. Lecę po Daniela i lecimy na trening nóg. Leciał Dorian, kreatynka. Mam nadzieję, że zaraz się rozbudzę. W sumie 9 godzin snu prawie dzisiaj, więc całkiem przyzwoicie jak na mnie, bo zazwyczaj śpię po 7-6 godzin. No i co? Zapraszam do oglądania. Pozdro. Rozgrzaliśmy się na Orbitreku. Później powymachowaliśmy, dogrzaliśmy stawy. Lecimy teraz pierwsze ćwiczenie, 3 serie po 15 powtórzeń wyprostów i od razu zginanie podudzi leżąc, 12 powtórzeń, mały ciężar, powolny ruch z dopięciem, żeby jeszcze dogrzać się przed mocnym treningiem. Sto 10 kilo, trzecia seria. Pierwszą serię zrobiliśmy 20 powtórzeń, teraz 15, zrobimy jeszcze 3 serie, 12, 10, a ostatnia z dropsetem, 3 albo 4 razy na zabicie. Ja już jestem cały mokry, przysiadu było bodajże 6 serii z progresem ciężaru. Skończyliśmy na 120 kg na 6-8 ruchów. Teraz poszedł drop set, 4 serie, suwnica, a cały paruje, masakra, mocne siady, na ilość powtórzeń suwnica, zabójstwo, lecimy dalej. No i na zabicie czwórki jeszcze lecimy wyprosty, jednonóż, 3 serie po 12 powtórzeń, większym ciężarem. Teraz zginanie podudzi jednonóż, 12-15 powtórzeń, 4 serie. Osobiście najlepiej czuję właśnie zginanie stojąc albo zginanie leżąc, jeśli chodzi o maszynę. No i wiadomo, martwy ciąg na prostych nogach. No i byłem jeszcze odebrać moją paczkę z Polski. Zamówiłem też tam inne rzeczy. Moja żona tak samo, więc
To jest po prostu część tej paczki, ale nie będę pokazał wszystkiego, bo tam są rzeczy w ogóle nie dotyczące tematu kulturystyki ani siłowni, więc zamówiłem 200 gram jagód goi, przyprawa uniwersalna bez glutaminianu sodu, cynamon mielony, papryka wędzona, przyprawa do kurczaka, tak samo bez glutaminianu sodu, czosnek suszony, mielony, cynamon mielony, guma ksantanowa. Tutaj jest papryka słodka, sól himalajska średnioziarnista, pieprz czarny, sól himalajska drobnoziarnista, to będzie do picia podczas treningu. Tutaj pomidor z bazylią i trzoskiem, kilogram ksylitolu, 2 kg żelatyny, jeden się niestety i dziura w opakowaniu, więc już przesypałem do robienia galaretek, no i sól morska gruba. No, powiem wam, że za to zapłaciłem około 180 zł. Przyprawy starczą na 3-4 miesiące. A jeśli chodzi o zaoszczędzenie, no to naprawdę można przeoszczędzić na tym sporo. A przy okazji, jak zamawiałem paczkę z Polski do Anglii, to sobie zamówiłem. Za to bodajże 180 zł z wysyłką już zapłaciłem. Plus jeszcze kilogram żelatyny, której tutaj nie ma. Więc większość opakowań jest albo po 300 gram, albo po 400, a sól, żelatyna, ksylitol po kilogramie. No i co? Ja się z wami już żegnam. Może jeszcze omówię w krótkim 30-40-sekundowym zaraz filmik nagram odnośnie treningu, co się dzisiaj działo. A tutaj przygotowuje się już posiłek potreningowy. Zrobiłem sobie kotlety mielone z indyków. Do tego papryka, sól, pieprz, czosnek. No i się robi. Wytopi się przy okazji wszystko, co złe. A później wskakuje 900 gram kurczaka. W sumie 920 bodajże na 6 posiłków, bo miałem 150 gram mięsa na posiłek, 30 gram białka. No i przyprawa do kurczaka. Tutaj pokażę wam skład. Sól, papryka, curry. Zresztą sami widzicie. Bezglutaminianu sodu, kraj pochodzenia Polska, co najważniejsze. Wziąłem tylko jedną sztukę na spróbowanie, gdyż niektóre te mieszanki nie są zbyt dobre, ale ta pachnie rewelacyjnie. No i biorę się zaraz za jedzenie. No i tak wygląda ten kotlecik mielony. Zobaczymy, jak smakuje. Węgle już zjadłem, 80 gram węglowodanów, już jestem dość głodny po treningu. No i oczywiście Fazala, chrom czy tabletki Triada. No i probiotyk. Jeszcze enzymy trawienne, ale opakowanie wyrzuciłem, bo mi się skończyły. Więc zabieram się za jedzenie. Trening był szybki, intensywny. Bazowym ćwiczeniem były przysiady, reszta w większym zakresie powtórzeń. Test z spowolnioną fazą negatywną. Po treningu ja zrobiłem 20 minut cardio. Daniel zrobił brzuch. No i co? Jestem wykończony. Kończę robić posiłki na dzisiaj i na jutro. W sumie będę miał na 3 dni. Na dzisiaj, na poniedziałek i na wtorek zrobione, więc mi odpadnie. Mówię o głównie samym mięsie, bo jako warzywa używam przeważnie teraz ogórka kiszonego, kapusty kiszonej, pomidorów, sałaty. No i w sumie nic więcej. Do tego lecą, wiadomo, tam witaminy, kwasala, chrom. Berberynę sobie teraz muszę zamówić. No a suplementacja standardowa w czasie treningu BCA z solą morską. Po treningu 60 gramów WPC. Tam jest izolatem bodajże mieszanka, kreatynka. Przed treningiem też kreatyna, jakaś przetreningówka albo spalacz tłuszczu. No i z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sorki, że was tak ostatnio zaniedbuję, ale dość dużo pracuję i przeważnie ćwiczę sam, nie mam nikto nagrywać. Zapraszam was też do Sufferless, List Button Growth. Mati 10, macie 10% zniżki. No i co mogę wam powiedzieć? Wszystkiego dobrego. Róbcie co kochacie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz.